Hejka moi drodzy, z tej strony Deseo, witamy was w kolejnym odcinku do naszego customu Tomb Raider Fading Light 2, jest ze mną Torgus. Siemka wszystkim. No i co, i lecimy dalej, nie? No, jest gorąco, powiem ci. Bo? No, otwórz sobie drzwi. No, po coś tu jest ten rewolwer, wiesz? Czekaj, ja tu przeskoczyłem. No, lawa tu ogólnie, nie? I łańcuchy znowu, masakra. A, to pod takim kątem jest gorąco. No, bardzo gorąco. O, dobra, tu jest jakaś znajdźka. O, granaty. Dobrze. To mi się podoba. Będzie na zombiaki. Widzę dźwignię. Ololo. Ale powiem ci, że ostatnio w ogóle żadnych żeśmy sekretów chyba nie znaleźli, nie? Jakoś tak krucho. No. Słabo. No, słabo nam się. Ja myślę, że było dużo w tym. Podwodnym? No. Mogło tak być. Znaczy w podwodnym jeden znaleźliśmy chyba. Ten ja granatnik właśnie. Nawet. Ten granatnik. O nie, czasówka! Fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Ta jak to będzie to taka czasówka, tak? Tak, jak to będzie taka wyżyłowana czasówka, jak ta taka na tych bagnach, pamiętasz? Jo. To pozdrawiam. O, chyba mnie nie zraniło. Tylko co ona robi? Nie, na luzie. To, ona otwiera robi? Te drzwi takie tam, gdzie zaczynaliśmy odcinek. Jedne były na kopa, a drugie były takie no tak, zamknięte tylko nie, po prostu. Nie chcę, żeby mnie to zraniło w ogóle. No mnie nie zraniło, chyba, aczkolwiek cały czas życie u mnie wygląda dramatycznie. Nie, ale to było bez sensu akurat tutaj. No nie. Nie udało ci się? Nie, dlatego że rani mnie po prostu i za szybko chcę to zrobić i rani mnie łańcuch. Okej. Kurde! Dobra, przyciągnij mi tą dźwignię. Co ona w ogóle robi? Nie wiem, nieważne. Ja bym chciał no tutaj są na drzwi? Tą... Na prawo. Jak wybiegniesz tamtą, to od razu na prawo. Co ona robi? Jezu! Od ostatnich dwóch odcinków strasznie mnie irytuje. No okej, okay. Jestem przy następnej dźwigni, tak? Tak, przeciągnąłem ją, nie wiem co ona zrobiła. Chyba, że ona jest do otwarcia ponownie tych drzwi. Wiesz co, no... Ona... Zaraz zobaczę, bo mam je zamknięte. Tak, Nie wiem za bardzo, co ja mam tu zrobić, wiesz? Tam jest jakiś ogień. No to tam są wyrwy, no więc tak, trzeba tu na lewo, widzę. Tu gdzieś no ale chyba... stoję na lewo właśnie, no i co mi to dało? Poczekaj. Daj pomyśleć. A, bo to jest niewidzialna krawędź, okej, dobra, nieważne. Jest taka niewidzialna krawędź, której ona się łapie i tutaj faktycznie no, można widzę. Obejść. Jest. Tylko teraz ten ogień będzie problemem. O nie, ale tam jest na łapkę. Tam, gdzie ogień bucha, to jest na łapkę. Do włożenia, nie? No, takie coś. Takie rzeczy. No. No mówiłem ci, że gorąco. Czy ja zdążę tak zrobić to? Jezu, dobra. Chyba, że ten ogień się potem nie pali, wiesz? I trzeba chyba się wrócić do początku. Ale ja tak się nie wrócę, nie? To było shitowe. Chciałeś sobie skrótem tym zjeżdżanym, tak? Tak, ale to jest fake. Nie da się, bo to jest za daleko. Czyli jak to trzeba zrobić? No, znowu na tą wyrwę, na ten gzyms. I wiesz, i potem tym ruchem nowym do tyłu się odbić. Doskoczy? Tak. Na tą kolumnę tak. I gdzie ta klapa się otworzyła? Aha, tam. No jest w ogóle jakaś taka szata. Na tym obrazku jest serce. Było, no, czekaj, było. Czy to tak, nie tak, jest tak. Żadna jakaś podpowiedź? Czy można może to na przykład zestrzelić, czy coś? A próbowałaś? No tak, już się nie da. Okej. Okay. No bo ja już jestem przy tej klapie, nie? No dobra, tu jestem. Czemu tu jest celownik? Ej, tu jest celownik, to może nam, wiesz, dawać jakąś podpowiedź, żeby gdzieś strzelić. No dobra, ale co ja mam zrobić teraz? Jak ja mam do tej klapy? Nie rozumiem.
No, po prostu z podwyższenia. Tak po prostu wskoczy on. Aha, bo jest drabinka taka, ala. Tak. Okej, okay, mam to. Jaka muzyka się włączyła w ogóle? A co to jest? Jakieś muszelki na ścianach. A myśmy nie mieli wcześniej tego celownika? Właśnie mieliśmy, to jest dlatego bez sensu dla mnie. Rozwaliłeś sobie tu okno? Tak, i tam musisz się wychylić i będziesz wiedziała, w co strzelić. Za pomocą celownika, nie? Mhm. O, ale strzelasz z... dobra, już wiem z czego. Jak to zrobić? To się da w ogóle? Czekaj. No bo mam problem teraz. Tam jedną rzecz zestrzeliłaś, tak, nie? Tak, no i to jest łańcuch, dobra, nie? Łańcuch? No taki łańcuch wyszedł, nie? A to ja nie widziałem. Gdzie on wyszedł? Tam na ale zewnątrz? Ale nie idziemy tutaj na górę? No tam na górę właśnie nie da się nic zrobić, bo ja tu próbuję i właśnie zastanawiam, o co Kama na tym łańcuchu łańcuch może się jest. Pojawi. Mhm. No to czekaj, no to wracam. No faktycznie jest łańcuch. No to na ten łańcuch, tak, bo na górze nic się nie da zrobić na razie. Mhm. Ale z tego łańcucha gdzie ty chcesz skoczyć? Nie wiem jeszcze. Tam po skoś... nie, naprzeciwko? No w sumie naprzeciwko można po prostu. A tam są drzwi. Aha, ale jest ten, dobra. Ale jest, no. Dobra, widzę. Da się je otworzyć? Aha, i się da otworzyć. Otworzyć. Okej, okay, dobra. To mi się podobało. Dobra, byle tak dalej, słuchajcie. Byle tak dalej, żeby nie było żadnych przeciwników i jak tu najszybciej... Kluczyk trzeba wsadzić jakiś pewnie, żeby dezaktywował tam, kolce. Kolce. No to ja nie próbuję tego... A czemu to jest ta skrzynka? Ej, ta skrzynka jest dziwna. No to trzeba by było ją da odpalić. Się przesunąć. Nie, ją się przesuwa, słuchaj. No to... Przesunę ją na drabinkę, no. Nie wiem. Bez sensu. O co chodzi? Bo przecież tu masz drabinkę, na górze klapa zamknięta, na dole no też i nie zamknięta. Można jakby do siebie. Tak, tylko do przodu ewentualnie. Jak to nie można tam, gdzie ta kłódka jest, ją pociągnąć? Nie. A nie da. No to jedyny... Boże, klucz pod nią był! Nie zauważyłem. To nawet jej nie tknęłam. Jeszcze, dobra. Ja pierdzielę, antyki i od razu tutaj obok się wkłada, nie? Ale był taki niewidoczny. Tylko powiem ci, że nie wiem, czy to miało tak być. Bo otwiera się ta klapa, na której stoi teraz ta skrzynia i ta skrzynia mi spadła niżej. Myślisz, że to tak ma być? Co? Nie, mi nie stoi pod drabinką. No mi stoi pod drabinką. Znaczy na tej klapie mi stoi centralnie. No mi nie. No ale musisz tak ją postawić, żeby dlaczego? Odblokować sobie drogę do klucza, który jest pod skrzynką. No nieprawda, ja sobie podsunęłam pod drugą ścianę. A, pod drugą. Ej, ale wiesz co, chyba tak trzeba, żeby to spadło na dół. Bo? No bo tu jest kolejna klapa i znowu dźwignia. Może to trzeba zrzucić na sam dół. No zobaczymy, no. To ja zrzucam. No to zrzucaj. Dobra. One się jakieś po prostu okna potwierały i nic więcej. No klapa tak? Jest tu. No klapa jest jeszcze to nad sam dół się tu otworzyło. Zobacz, może ona się rozwali i będzie sekretem na przykład. Też tak może być. No zaskoczyłem tu na sam dół. No ale z tą skrzynią? Tak. No i co? No jest jakieś drzwi są zamknięte. A tobie się też ta klapa otworzyła, tak? Na dół? Oprócz okien masz też wejście na dół, tak? Czekaj, ja zobaczę, czy da... No nie, bo jej się nie da tak zepchnąć. Nie, bo ja to zrobiłam bez tego, no. Nie wiem. No tak, ale masz normalnie zejście na sam dół bez tak, skrzynki. Tak. Nie, jest chyba tutaj na tą skrzynkę ten, wyróżniająca się płytka. Czekaj, przesuwam. No. Wydaje mi się, że trzeba ją zrzucić na sam dół. Jest taka wyróżniająca się tekstura, zaraz ci powiem. No. Postaraj się przesunąć może już. Zacznij. No to już ja już to robię. Mhm. No, bo wydaje mi się, że to zatrybi. Ale to może być sekret. To raczej sekret będzie. Mhm. Tak, otwiera się klapa, otwierają się drzwi. Dużo rzeczy tu się otwiera, powiem ci. O Boże. No ja ci powiem, że ja nie wiem, czy to był sekret. Ciekawa.
Tam coś leży, nie wiem o co chodzi. Tu jest zamknięte. To się da rozwalić. No dobra, ale tu na razie na samym dole jest wszystko pozamykane, natomiast tam jeszcze się wyżej otworzyło jedno przejście. Bym chciał je wyczaić. Oh my god! Tu jest na rączkę coś, widzę. O, i ogień się tu pali. Czyli co, schodzimy na sam dół. No na samym dole, tam znaczy zejdź. Ma coś, aha. Muszę cięcie. Cięcie? Mhm. Dobra. Ja tu zaskoczyłam, mam na dole to, idzie, ja ją mam podstawić? Jest taka wyróżniająca się tekstura, no taki zobaczysz. Taki kwadracik, no. No dobra. Boję się tego pomieszczenia, powiem ci. Bardzo się boję. O kurwa! Wiedziałem. Już to było do przewidzenia. Muszę to zloadować. Ja nie zapisałam tego. Że, wiesz co, jakoś chyba już mi nie chce dzisiaj grać. Tak? Nie, no spoko, to kontynuujemy, ale... To mogliśmy dziura środkowa się otworzyła. Daj spokój, spadłam tam jak idiotka. No to weź apteczkę, nie loaduj. No, oczywiście. No oczywiście. No bo nie, piksel mi tylko został, to idealnie. Ty się przejmujesz, no, ja mam piksel od całego poprzedniego odcinka. Weź co, weź, przestań. Dobra, no to, ale teraz powiedz mi co, drzwi czy na dół? Jak powstawiłam to chowno. Nie, najpierw drzwi. Najpierw drzwi i tam rączkę musisz wtrenić, nie? Aha, dobra, widzę. Co jest w ogóle? To jest sekret? Nie, to jest ewidentnie sekret, słuchaj. Ja Podpaliło mnie. Ja nie wiem, czy ja chcę ten sekret, powiem ci. Bo? Bo oczywiście ginę. Ale tak zawsze jest w tym customie, kuźwa, że jak... Ej, ale ja nie mogę zdążyć ci włożyć tej łapy, o co chodzi? Mi się udało na styk. Ale powiem ci, że zawsze jak jest, się bierze sekret, to jest jakieś napierdzielanko. No zawsze ja nie mogę tego tak zrobić, bardzo mi przyjechać, chyba to daruję, bo to jest bez sensu. Nie da się włożyć tej łapy. Nie, tak, uda ci się, tylko myślisz, że to tak wiesz, no. Tak jak było w Calm Before the Storm. Też był taki sekret z ogniem, że trzeba było bardzo, ale to bardzo szybko to No zrobić. Ale to nie da się tego, no dejże spokój. No mi się udało, więc się da. Nie. No jak nie chce ci się próbować, to sobie daruj, ale to niepotrzebnie tą skrzynkę w takim razie zrzucałaś na dół, bo można było sobie to darować wszystko. Tylko w tym sekrecie są Uzi. Bez sensu. Nie, semi-automatics się nazywają. Więc polecam ci je wziąć. Chyba odpuszczę. Tak, nie chcesz nowej broni. Chyba nie. No to, ale słuchaj, Desyłko, musisz ćwiczyć, bo niedługo very challenging na naszych kanałach. Ale powiedz mi, co robisz? Może w bok powinnam odskoczyć? Poczekaj, nie może pamiętam. W bok. Może w bok spróbuj, no. Bo mnie i tak dosięga wtedy, jak ja to robię. A próbowałaś kucać pod tym? Bo ja tak nie sprawdzałem tego sposobu, czy da się kucnąć na przykład. I gówno? Mhm. Nie zrobię tego. No jeszcze tak gównianej czasówki z ogniem nie widziałam, serio. O, już nie będzie dyszki, słuchajcie. Już nie będzie dyszki. Oh my god. Nie ma szans. Nie ma takiej opcji. To jest już tak zrobione przeze mnie, co do sekundy. Że lepiej się nie da. Nie. No mi się udało. Dobra, słuchaj. Mam coś takiego jak Pirate Puzzle. Czyli jakaś zagadka piratów. One of these books is open at the page. It looks like a riddle. Albo jak, czyli to wygląda jak zagadka, albo jakiś kod. Teach Bonnet Roberts G. Teach Bonnet Moody R. Yes, yes. Nie wiem, o co chodzi.
A tu są, że najsławniejsi najsławniejsze pirackie flagi. No jest, Moody, Teach, Bonnet, okej. Okay. Czyli co? I teraz mam iść na sam dół, tak? Tak, udało ci się. No trochę inaczej to zrobiłam po prostu, był na to inny sposób. Jak? Jak zrobiłaś? Trzeba było na kucaka podejść. No to mówiłem ci, żebyś spróbowała, tak? No ale tak mówisz, że nie robiłeś. No nie, nie robiłem, ale tobie zaproponowałem, że może tak się uda, nie? Że inna alternatywa. No i to jest jakaś cela otwarta, aha. Peach Bonnet Roberts G. No dobra. Peach to jest ten z sercem. Czyli tu. Ty nie przestraszyłaś się? Nie. Bonnet Roberts G. I teraz jest Bonnet. Jakaś różyczka tutaj. No, sekrecik zajebisty. A wzięłaś te bronie, nie? No. Bonnet to jest czaszka, dobra. Potem coś tam, już nie pamiętam, Boże. Roberts. To co, wychodzimy normalnie na górę, tak? Tak, tak, tam gdzie była ta okiennica otwarta, dobra. Nie? Roberts to jest ten gościu, czyli jest okej. Okay. Chyba, że to jest tak. A G? No może być to G. Aha, chyba, że to jest ten room. Nie. Gold? Nie wiem. Tak, room gold. Okej, okay, dobra. Dobra. I teraz przez tą okiennicę gdzie? Tak, no... Teraz jest zagadka ogólnie. Ale mam przejść tam na drugą stronę do okna. Tak, 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 tak. I słuchaj, mam zagadkę. Kolca i kratkę. No. Są dwie notatki i na jednej notatce masz jakby rozpisane flagi. No i? I symbole. Tam są jakieś nazwy, imiona chyba, nie? No. A na drugiej masz jakby po kolei cztery różne kombinacje. Że masz Teach, Bonnet, Roberts, G, coś tam, nie? No. No i zrobiłem pierwszą kombinację, bo masz na tych, przy tych dźwigniach te flagi rozrysowane, nie? No. No i pierwsza kombinacja nic nie dała, że tak powiem, nic się nie otworzyło, więc robimy teraz drugą. Poczekaj, gdzie czyli masz tę kombinację? Peach Bonnet Moody Air. Pod oknem jest jedna notatka, tam masz tę kombinację. Famous Pirates Flag. No to ja widziałam te flagi rozwieszone. A obok zaraz masz tę kombinację właśnie, że jedna z tych czterech pewnie będzie poprawna. Czyli Teach Bonnet się nie zmienia, czyli Moody muszę zmienić i R, okej. Nie czaję. Czyli... Co? Nie czaję tego. No bo przy tych dźwigniach... No ale co to jest teach, co to jest reach, no, nie wiem co to jest. No to podejdź sobie tam, gdzie masz flagi, to przy flagach masz te nazwiska. Masz przy jednej fladze teach, Edward Teach. Czaisz? I obok Edwarda Teach masz flagę. I tą flagę o też Boże. Masz przy dźwigni. Dobra, daj mi po prostu kombinację. Tak będzie. Ale ja na razie nie wiem, drugą robię. Tak będzie lepiej. Jak mi dasz po prostu kombinację, to będzie git. A room? Co to ma być ten room? No, room to jest R, a gold to jest G. Aha, nie? To jest G, okej. Okay. Tak. Dobra, druga kombinacja też nie działa. Lecę z trzecią. To zrób tą czwartą, desełko. Teach Rackham Robert. No, zrób tą czwartą, ja zrobię trzecią. Every Rackham. To jest ta pierwsza, dobra. I to ma być na górze. A to jest bez sensu, bo ja wróciłem wszystkie dźwignie do pozycji jakby wyjściowej, wiesz o co chodzi. Rackham to jest to. Jest no jeszcze, to tu jest gdzie są źle. Jeszcze jakieś? Są cztery dźwignie, nie ma więcej. Aha. No i cztery kombinacje masz też, nie? No, Moody i G. No gold jest na dole. Jest room na górze, gold na dole, nie? Gdzie na dole? No! Na tej dźwigni. Nad dźwignią masz room, a pod dźwignią masz gold. Czyli jak chcesz gold, to przeciągasz ją, żeby to było na dole. Aha, okej, okej, okej. Ta dźwigienka, no, nie? No rozumiem. No i co? Nic się nie stało. No ja robię tą trzecią. Nic się nie stało. A to ma być R, czy to ma być G? Dobra, czyli może ta trzecia, poczekaj. Może ta trzecia, bo mam ostatnio dźwignię.
Też się nic nie stało, nie rozumiem. A bo coś na dole może coś się dzieje. Czekaj, bo jeszcze jest piętro niżej. Schodzimy tam. Aha, zabiłem się, spoko. Nie czaję tego. Ja sobie podgłośnie może te efekty, bo ja nic nie słyszę na przykład przez... Dobra, otworzyło się, przy tylko której? Niżej, Deseo. Ale przy każdej się otwiera, chyba bo są cztery drzwi, tylko na dole są te drzwi. O Boże. Dobra, zrób sobie tą trzecią, już ci mówię, wczytuję to. No to przez spaczek. Wchodząc... Every Rakamudi. Poczekaj, od wejścia, nie? To no. Tak, pierwsza dźwignia na górze, potem dwie kolejne w dole. I ma być runczy gold. I ma być gold. I na dole się przejście otwiera. Czyli najlepiej tam zejść po drabince, bo ja zszedłem niestety dramatycznie. Jest duża... Ja pier... Nie mam pytań, co ja tu odpikalam. No ale gdzie tu masz drabinkę? W rogu jest taka, nie? Pomieszczenie. Na dół. Widzisz? Aha, tamte... Oj, desełko, desełko. Ja naprawdę, nie mam, już nie mam dziś weny. Już nie. Deseo... To już jest koniec dzisiaj. Powiem ci tak, wygrałaś challenge. Czemu? Zobaczysz, jak wejdziesz sobie do tej... do tego No ale skąd ty wiesz, ile ja mam HP? A, no to chyba, że ty też tu wejdziesz, bo powiem ci, że jest dramat. No. Dobra, i mam wejść do tych drzwi, tak? Co są otwarte? Tak, weź sobie. I tam po drabince na dół? Tak. Aha. Spoko. Jestem ciekawy końcówki tego odcinka, czy powiesz, czy wzięłaś apteczkę, czy nie. O nie, nie można tak tego zhakować. Znaczy zcheatować, chciałem to zcheatować. Chociaż może by się udało, jakbym tak zrobił. Nie, nie da się tak zrobić. Deseo. A tu też jest drabinka, tak? Z tej strony, czy nie? Czekajcie. Nie, 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 nie. Deseo. Mm-hmm. Udało ci się? Nie. Jestem w jak połowie będziesz, drogi. Jak będziesz na dole, to daj znać. Ale straciłaś coś HP? Na razie nie. Nie! Ale... To 5 godzin później, słuchajcie. Nie mogę tak tego zrobić. Nie jestem przy jakiejś dźwigni i apteczce, nie? Czekaj, bo ja nawet tylko nie... wejście będzie dramatyczne z powrotem do góry. A nie ma jakiejś innej drogi? Obawiam się, że nie. Nie wiem, jak to zrobić. To jak wejście będzie dramatyczne. No, nie to ma innego takim... wejścia. Musi być takie. No to pozdro. Wiesz, co mój śmiech sugeruje? Chyba, że będzie dobrze i ty też weźmiesz. Jak to zrobić? A tu się do tyłu gdzieś odskakuje, słuchaj. Tak. Oho, system odskoczył. Ale to na sam dół muszę zejść, tak? Tak. Na samiutki no, dół? No nie taki na samiutki. Nie, 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 nie. Boże. To jest masakra. I pociul mi tyle tych apteczek, jak i tak nie mogę z nich skorzystać. Okej. Okay. Nie wiem, czy ja chcę być tu. Czy to powtórzyć? O, to jest pytanie. A zrobiłaś całość? Tylko straciłaś życie, całość! Tak? Pogięło? Nie, nie mogę tak zrobić. Muszę być gdzieś w tym momencie, tak. Nie, no ja z moim HP to jest nierealne do wykonania, słuchajcie, chyba. No, powiem ci kiepsko. Kurde, nie wiem, na którym pułapie... No wiem, że jest kiepsko. Nie wiem, na którym pułapie jest ten Ile ich tu było? Nie, 4? Dobra, ja to zostawiam tak, jak było, bo nie chcę się już z tym po prostu denerwować. Tylko ja nie wiem, co tutaj należy zrobić. Tutaj jest tam kropka. Ale tutaj to znaczy? No tam wyżej troszkę. Dobra, ja nic nie mówię. Ale idę ciągać kolejne dźwignie. Jakie kolejne? No, kolejną kombinację.
I co, zrobiłeś to? No zrobiłem, ale... No, dobra, no, poczekam na koniec odcinka. No spoko. Dobra, to robię teraz teraz robię ten ostatni, ten co ty miałaś, czyli ci. Czyli te dwa odwrotnie, pierwszą i trzecią odwrotnie, to już jest spoko. Chyba. Pierwsza i trzecia na odwrót. Zadam ci jedną rzecz, jedno pytanie, dobra? Powiedz mi, czy... No ja tego nie wiem, jak tam wejść na górę, także... Ale to jakie masz pytanie? Pies taki poziom, gdzie jest tam... Pochylnia? Pochylnia. Czy tam ci zabierało HP? Chyba ciut, ale tak ciut. Tak mi się przynajmniej wydawało, że ciut tam straciłem. No ale to tak mini, dosłownie, taki pikselek straciłem. To ja mam czekać, tak? Bo ja już otworzyłem kolejną kombinację. No to czekam następną, no tak? Będziesz czekał na mnie, bez sensu. Nie, no poczekaj, no dobra, no ale... No ja to będę powtarzać w nieskończoność. Czemu? No ale weź sobie tą apteczkę, no. Seo, no nie bądź taka, daj Torbusowi wygrać. I tak wiesz co, to nic nie znaczy, że wiesz, że ja mam cały czas... Dobra, nie mogę nic mówić. No jest. O Boże, nienawidzę takich rzeczy. Chyba, że to nie będzie takie złe. Oko. Spoko, powiem ci, że każda kolejna sala... Ty tam graj, a ja to będę robić w nieskończoność się już. Ale powiem ci, że każda kolejna sala jest coraz lepsza. Oh fuck. Jest dramat, tak lekko mówiąc. Jak on mnie zeskoczy i mnie zatruje, to jest po mnie. Bo to jest wtedy must have dla mnie, żeby wziąć apteczkę. Ja tego nie umiem zrobić na tych pochylniach, przykro mi. On może... Dobra. No ja na to nie miałem patentu, DSO, ja po prostu wiesz, nie no, wziąłem... jakiś patent musi być, bo to zżera całe HP, no więc musi być nie, jakiś patent no to, na to. Nie, to, ale to nie był patent, DSO, ja po prostu się wspinałem i akurat idealnie chyba tak w idealnym momencie się wspiąłem, że po prostu praktycznie mnie to nie drasnęło, rozumiesz? To ja miałem po prostu farta. To nie ale ja dalej nie wiem, gdzie tam, nie rozumiem, jest ostatnia pochylnia i co? No i na nią wchodzisz i do tyłu. No i nic nie ma z tyłu, odbijam się od ściany, nie rozumiem tego. Ale to obracasz się w powietrzu. No, obracam się, no i nic. A nie, czekaj. No nic tam nie ma, kurwa. A jakby użyć, ja już nie pamiętam jak to zrobiłem, ale użyj może tego takiego skoku nowego do góry? Nie do tyłu, tylko do góry jakby. Zadziała to? Nie wiem. Ale wiesz o co mi chodzi? Nie rozumiem, nie. Nie, bo tam ona się odbija, nawet jakby się chciała chycić po prostu. Nie, rozumiem po prostu. Nie wiem gdzie, jak mam stąd wyjść. Czekaj, może ja to wczytam i jeszcze raz z tobą to przejdę? Bo ja nie pamiętam już w sumie, ja nie pamiętam co z tej pochylenia zrobiłem takiego. Nie wiem, bez sensu, bo nawet jakby się chciała chycić drabinki, to nie mogę, bo się nosem obija. Po prostu się nie da. Czekaj. Na tej pochylni tu, no dobra, czekaj. Jestem na przedostatniej pochylni. Odbijam się na następną. No to do tyłu, odbijasz się z tej z tyłu, do przed siebie, do przodu. I łapiesz się łapami. No nie! No u mnie tak działa. No nie! A ja jestem po prawej stronie. Jestem na przedostatniej tej, zjeżdżalnej. Wspinam się, robię do tyłu salto z rolem, czy nie? A nie, to ja... Bez rola może, poczekaj. Bez rola, bez rola, do tyłu. I wtedy chyba może jest w dupie tak, bez rola i do przodu potem od razu. Dobra, łapami. Chyba tam o co chodzi. No, dokładnie tak, desełka. No to teraz jest git. Bo ja robiłam rola z tej przedostatniej wiem, i ona zamiast się łapać drabinki, to obijała nochem. Wiem o co chodzi. No to teraz jest w domu, jest. No widzisz. Dobra, jaką teraz robiłeś kombinację? Robiłem ostatnio, to znaczy tak, pierwszą i trzecią dźwignię na odwrót. To znaczy przeciągnij pierwszą i trzecią. Od wejścia, od tego wiesz, od okna jakby, nie? Wiesz o co mi chodzi? Mhm. Ja sobie tak numerowałem pierwszą jakby i trzecią, okna. Tak? Tak, na odwrót i znowu się otworzy na dole przejście, to tym razem to drugie, nie? Dobrze. Ciekaw jestem, czy coś tam życia straciłaś. Na tej drabince. Na drabince? No co się wspinasz przed chwilą z tymi... A tu się przenika. Jakaś woda, tak? O to ci chodzi? Jest jakaś woda. Woda? No, otworzyła się woda taka, taki korytarz z wodą. A tak, i manki na górze, tak? Tak. Masz manki na górze? Masz. No to tak, to dobrze. To jest głupie, nie wiem o co tu chodzi. Mamy w ogóle 31 minut, tak myślę, że za 4 i będzie. A ty jesteś w tym samym pomieszczeniu? Tak, wychodzę teraz już z niego, wiesz? To po nim już myślę, że nie na... Okej. Okay. Myślę, że po nim już nie nagrywam. Znaczy no. No dobrze. W sensie, że możesz sobie przygotować może następną. Do otwarcia, tak?
O Jezu, tylko zanim ja stąd wyjdę, to ci powiem, że to troszkę potrwa. No ja dopiero wchodzę po manki i się podpaliłam, więc to no też właśnie o to chodzi. To właśnie o to chodzi, to pieprzowe manki. Yes. Wiesz co, czuję, że mały progres zrobiliśmy w tym odcinku. Bardzo mały. No, niestety. Nie no, ja się zatrzymam, ja się podpalę. Tak czy siak się podpaliłem, gówno dupa. W ogóle nie rozumiem, jest taki moment, jak już dojdziesz do końca, będzie dźwignia, że możesz przeniknąć za teksturę. W ogóle kto idzie w moim kierunku? No, zombiak. No i? No jak cię dotknie, to jest pozamiatane, mówiłem. Musisz go zeskoczyć na taką platformę i szybko zabić. Znaczy zombiak, to chyba taki pirat bardziej, bo w sumie go zabiłem... W sensie jak mam go zabić? No z shotguna jego pocisnąłem i mi zginął jakby. Tam nie wiem, ze 4 albo 5 razy nie dostrzelałem. Nie, on mnie ten zatruł. No właśnie, nie możesz go tknąć. Irytujące się trochę to zrobiło, nie? Strasznie dużo tutaj teraz tych pułapek. Muszę, zaraz wracam. Tak, śmieję się. Dobry był kabanosek? Nie wiem, to musisz się mojego pieska zapytać, wiesz? A, no dobrze, dobrze. Okej, wylazłem stamtąd, słuchaj. Tu jest jakieś dziwne łańcuchy w tle, nie wiem, czy tu jeszcze coś mi łazi. Tam jest na końcu dźwignia, widzę, tak? Tak. Obczaj, słuchaj, jak tam do końca dojdziesz, bo za teksturę można przeniknąć. I powiem ci, że za tą teksturą nic nie widzę. Nie wiem, to jest bez sensu dla mnie akurat, ale nie mam pytań. Okay. Dobra, robimy pierwszą teraz, czyli Teach zostaje. Drugą tylko muszę zmienić, okej. Okay. Drugą dźwignię musimy zmienić. I otwiera się, dobra. Bo tu jest też tylko manki jakby. No właśnie, nie rozumiem tego, o co chodzi. Myślałem, że jakiś sekret będzie, czy nie. Co, a tam nic nie ma. No dobra, Desełko, ja jestem, mam trzecią już otwartą. No to ja już też idę do ciebie. I kończymy, tak? Tak. Dobrze. Tylko musisz tam, w sumie musisz przejść tylko ten pierwszy ogień, bo potem do wody sobie wskoczysz, nie? Aha, i przepłyniesz. Okay. Mhm. Już nie musisz jakby tych początkowych ogni to przechodzić. Super. No, tylko tam będziesz jeszcze miała waleczkę jedną. Kiedy? Jak już wyjdziesz z tamtego pomieszczenia. Dobra. No i jak ci się Desełko ten level podoba? Spoko, może być. Może być. Może być. No gdzie jesteś? Tam dwóch będzie. Ale to jest nawet takie... to nie, bo oni są... Ja ich pocisnąłem z granatnika. No, ja tak samo. Jednym pociskiem dwóch wykończyłem. No. Tak mi się udało. Oj nie, nie zginął po granatniku. Serio? No. No to u mnie zginął. To może za daleko stałaś, czy co? Bliziuteńko. No ja teoretycznie na początku strzelałem też z pistoletów troszkę, to może miało to znaczenie, nie wiem. Nie. Nie da się. No dobra, a spróbuję z... Możesz kuszy. Też ich holać. Możesz też ich holać, jak chcesz. No ale chcę zobaczyć, to ten granatnik jest słaby dość. Ja tam nie narzekam. Nie. Nie, 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 nie. Ten jeden, ten taki właśnie walnięty, co tak skacze. Aha, nie, to mi obaj. No nie. No dobra, olej tego jednego. No nie, no chcę się stąd wydostać w ogóle, no. No to do góry. Po drabince. Tak, tylko że on mnie dotyka, Mariusz, wiesz? On mnie dotyka. Ale to nie pozwalaj się macać. No właśnie, on mnie dotyka i on mnie zatruwa, wiesz jak. No wiem, wiem. Ale jak ja ich zostawię na następny odcinek, to oni mnie będą irytować, więc ja ich muszę zabić. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę. Nie no, ja chcę, żebyś miała trudniej. Nie, nie, musisz poczekać teraz chwilę. Ja sobie zaraz to otworzę, tylko ja ich muszę tutaj ubić z dołu, z góry. Słuchajcie, no to Deseo chyba nie weźmie tej apteczki w tym customie. No i gdzie oni są? Ja ich nie widzę. No, bo to i tak będę musiała zejść na dół, czy nie? Nie. No następne przejście się otwiera na górze. Na górze już są. No tak. To w dupie z nimi. Jak ja te dźwignię, co mam teraz zmienić? Teraz drugą tylko przeciągnij.
czyli dajesz ją do góry jakby, nie? Tą no drugą. I git. No i okej. I otwiera się? Mhm, tak. No to ja stoję przy wejściu. Mhm, ja też. I mam do ciebie teraz pytanko. Tak. Użyłaś apteczki? Nie. A możemy powiedzieć, ile mamy HP aktualnie? Nie mówimy. Możemy. No to powiem ci, że mi od samego początku odcinka cały czas mryga i cały i nadal teraz kończę ten level z mrygającym HP. No to ja mam tak trochę mniej niż pół. No to masz lepiej zdecydowanie. A powiedz mi jeszcze, czy na drabince straciłaś coś życia, nie. Czy bezbłędnie? Nie. O ty dzido. Dobrze, to dziękujemy wam bardzo serdecznie. I co następnego? Pa, pa. Pa, pa.